Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W tym miesiącu odcinek pojawi się troszkę później, ponieważ najpierw zrobiłam sobie przerwę świąteczną, a później trochę się pochorowałam, ale już widzę, że jeszcze w tym miesiącu uda mi się go wypuścić, także mimo opóźnienia i tak jestem zadowolona. Jak zwykle na wstępie chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się na wsparcie tego kanału na Patronite i ponadto chciałabym prosić o subskrypcję. Chodzi o to, że kanał z większą ilością subskrypcji jest bardziej promowany przez YouTube, zwiększane są zasięgi i mogę wtedy dotrzeć do większej ilości osób. Myślę, że każdemu twórcy na tym zależy, jest to naprawdę bardzo, bardzo motywujące. A teraz już przechodzimy do odcinka. Miłego słuchania. Odcinek 19. Farbowany lis. Dzisiejszą historię rozpocznę od przedstawienia postaci Ramona Lasso, mężczyzny, który urodził się w 1955 roku w miejscowości Jaén w regionie Andaluzja. Region Andaluzja jest to region, który obejmuje całe południowo-zachodnie wybrzeże Hiszpanii. I tutaj chciałabym opowiedzieć taką ciekawostkę, która będzie ważna dla późniejszych etapów tej historii i sama nie zdawałam sobie z tego sprawy, zanim przyprowadziłam się do Hiszpanii. Mianowicie chodzi mi o to, że wiele regionów w Hiszpanii ma swój oddzielny dialekt. Te dialekty różnią się od siebie nie tylko sposobem wymawiania czy też akcentowania wyrazów, ale zdarza się, że jest całkowicie różne nazewnictwo. I myślę, że tą różnicę można by spokojnie porównać do tego, jaką obserwujemy między naszym ojczystym polskim a Gwarą Śląską. I tutaj zerkam sobie na ściągę, żeby Wam przeczytać. Także jest na przykład dialekt andaluzyjski, dialekt kanaryjski, baelarski, aragoński, walencki, baskijski, kataloński. Także jest ich naprawdę bardzo dużo i no po prostu czuć tą różnicę. Jeżeli ktoś urodził się w regionie na północy, a przyjeżdża na południe, no to taki Hiszpan od razu słyszy. Słyszy, że no ta osoba nie jest stąd. Ale wróćmy już do naszej historii. Ramon Lasso urodził się, wychował oraz dorastał w regionie Andaluzja. Gdy jest już młodym mężczyzną i planuje poszukiwanie pracy, postanawia przenieść się do regionu Katalonia. Aby nakreślić geograficznie, Katalonia jest to region, który graniczy z Francją, a jego stolicą jest Barcelona. Jest to region znacznie bogatszy i na pewno wynagrodzenie jest o wiele wyższe niż w Andaluzji. Ramon Lasso wprawdzie nie posiada żadnego wykształcenia kierunkowego czy też zawodu, dlatego też przez kolejne lata szuka różnych zajęć, gdzie taka specjalizacja po prostu nie jest potrzebna. Przez kolejne lata przenosi się z miasta do miasta, oczywiście wszystko w regionie Katalonia, w zależności od tego, gdzie może znaleźć pracę. W końcu przybywa do niewielkiego miasteczka o nazwie Amposta. Amposta mieści się prawie 200 km na południe od Barcelony, a w latach 80. mieszka tam około 15 tysięcy osób. Można chyba nawet powiedzieć, że Amposta jest miejscowością nadmorską, ponieważ do morza jest zaledwie 13 km. Ramon wybiera to miejsce, ponieważ mieszka tam kilka osób z jego rodziny, także na pewno nie będzie czuł się aż tak samotny. W niedługim czasie podejmuje też pracę w zakładzie pogrzebowym. Wygląda na to, że jego życie powoli zaczyna się układać w nowym miejscu, a wkrótce Ramon poznaje swoją miłość, kobietę o imieniu Dolores, która ostatecznie zostaje jego żoną. Małżeństwo doczekuje się dwóch synów, Daniela oraz Carlosa. Mijają kolejne lata, a Dolores i Ramon prowadzą normalne, szczęśliwe życie. Pracują, wychowują dzieci, spędzają czas ze znajomymi. Ramon opisywany jest przede wszystkim jako osoba bardzo charyzmatyczna, wygadana. W towarzystwie jest takim wesołkiem, ale oprócz tego jest również bardzo pomocny, zarówno dla członków rodziny, ale jak i dla swoich sąsiadów, przyjaciół. Wszyscy mogą na niego liczyć. Jest bardzo czarującym i pozytywnym człowiekiem. W pewnym momencie Dolores i Ramon poznają małżeństwo, które mieszka w ich okolicy. Obie pary bardzo się zaprzyjaźniają. Na początku spędzają ze sobą wszystkie weekendy, jednak z czasem ich przyjaźń kwitnie i zaczynają spotykać się nawet kilka razy w tygodniu. Mijają kolejne tygodnie i miesiące. Z czasem jednak Ramon coraz bardziej zbliża się do Teresy, czyli do żony swojego przyjaciela.
Tak jak już wcześniej wspominałam, Amposta jest to niewielkie miasto, w którym w latach 80. mieszka około 15 tysięcy osób. I w takich miejscowościach zazwyczaj ludzie kojarzą się. Co prawda może nie znają wszystkich z imienia i nazwiska, ale wiedzą, kto jest czyim ojcem, żoną czy też synem. W związku z tym, że przez kolejne tygodnie Ramon i Teresa widywani są w swoim towarzystwie coraz częściej, w miasteczku zaczynają pojawiać się plotki na temat ich romansu. Oczywiście nikt nie wie niczego na pewno. Ludzie po prostu obserwują, jak Ramon i Teresa się do siebie odnoszą, jak zachowują się w swoim towarzystwie i wyciągają takie wnioski. Jeżeli chodzi o męża Teresy, to nie udało mi się nawet znaleźć, jak ma na imię. Wiemy jednak, że oprócz tego, że mężczyzna pracuje, to bardzo interesuje się piłką nożną i dwa wieczory w tygodniu zazwyczaj spędza na treningach. Pewnego dnia, gdy mąż Teresy udaje się na taki właśnie trening, gdy dociera na miejsce, okazuje się, że na boisku jest pewna usterka i chodzi o oświetlenie. No nie uda się tego naprawić w ciągu najbliższych minut, także trening zostaje odwołany. Mężczyzna wraca więc wcześniej do domu. Gdy próbuje otworzyć drzwi, co prawda klucz przekręca się, jednak okazuje się, że drzwi są zablokowane od środka. Nigdy wcześniej to się nie zdarzyło, dlatego mąż Teresy jest zaniepokojony, zaczyna walić głośno do drzwi oraz wołać swoją żonę. Gdy ta w końcu otwiera mu, mężczyzna dostrzega, że coś jest nie tak. Kobieta jest zdenerwowana, nie zachowuje się naturalnie. Dlatego też ten od razu podejrzewa, co jest grane. Wparowuje do domu i zaczyna przeszukiwać każde pomieszczenie. W końcu nakrywa Ramona Lasso, swojego przyjaciela. Sytuacja jest jednoznaczna i nie ma miejsca na żadne wyjaśnienia. Ta zdrada doprowadza do separacji małżonków, a wieść o tym, co odkrył mąż Teresy, oczywiście bardzo szybko dociera również do Dolores. Kobieta jest załamana, niczego nie podejrzewała. Mają dwóch kilkuletnich synów. Wydawało jej się, że ich małżeństwo jest szczęśliwe, a tutaj nagle taki cios. Dolores stawia sprawę jasno. Wie, że nie będzie mogła wybaczyć mężowi zdrady i żąda rozwodu. Zapowiada również, że będzie ubiegała się o alimenty na utrzymanie dwóch synów. Myślę, że każdy z nas jest sobie w stanie wyobrazić, że rozpoczyna się bardzo ciężki okres dla obu małżeństw, pełen kłótni, łez oraz dramatów. Jest 9 czerwca 1988 roku. Gdy Ramon Lasso wraca do domu po pracy, odkrywa, że nie ma ani jego żony, ani nawet samochodu. Z każdą kolejną godziną mężczyzna jest coraz bardziej zaniepokojony nieobecnością swojej żony. Gdy dochodzi północ, postanawia udać się do wujka Dolores, który mieszka w okolicy i pracuje dla Guardii Civil. Liczy na to, że dzięki swoim znajomościom będzie w stanie dowiedzieć się czegoś więcej. Gdy wuj poznaje obawy Ramona związane z nieobecnością jego żony, natychmiast dzwoni do Guardii Civil. Mija zaledwie kilka minut i wuj dowiaduje się, że doszło do wypadku. Dolores została przejechana przez pociąg. Jest to szokująca informacja. Wuj wraz z Ramonem postanawiają natychmiast udać się do rodziców Dolores, aby przekazać im tą tragiczną informację. Gdy ojciec kobiety dowiaduje się o jej śmierci, wybiega z domu, wsiada w samochód i natychmiast chce jechać na miejsce zdarzenia. Nie wiadomo jednak, w którym dokładnie miejscu do tego doszło. Na obrzeżach Amposty znajduje się jedna linia torów kolejowych, która w samym miasteczku ciągnie się przez jakieś 2 kilometry i nie jest to też taki duży obszar do przeszukania. Tak więc Ramon, wuj Dolores i jej ojciec jadą w kierunku tych torów, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Ramon proponuje, aby jechać w kierunku miejsca, gdzie nad torami przebiega autostrada. Gdy są już coraz bliżej, dostrzegają samochody policyjne, także trafili na miejsce zdarzenia. Gdy tylko samochód zatrzymuje się, Ramon wybiega z niego i on pierwszy dociera do ciała Dolores. Za nim podąża wuj i jej ojciec. Ramon podchodzi do jej ciała, dotyka włosów kobiety
i stara się lekko unieść jej głowę. Głowa jednak została odcięta przez pociąg, przez co Ramon staje trzymając w ręku głowę swojej martwej żony. Na ten widok ojciec dziewczyny mdleje. Jest to niewyobrażalnie makabryczna sytuacja, ale również niedopuszczalna. Przecież do ciała kobiety nie powinien nikt się zbliżyć, a tym bardziej jej dotykać. Na miejscu było już sporo osób, sporo policjantów. Widocznie jednak nikt nie zauważył tego momentu, w którym Ramon dobiegł do swojej żony, chwycił ją za włosy i uniósł odciętą głowę. To musiała być jedynie chwila. Wygląda na to, że Dolores popełniła samobójstwo. Nie mogła wytrzymać myśli o zdradzie męża, o zbliżającym się rozwodzie. Jednak rodzina kobiety nie może w to uwierzyć. Widywali ją praktycznie codziennie i nie wyglądała na osobę, która planuje się zabić. Zwłaszcza, że ma dwóch małych synów, których bardzo kocha i po prostu nie wierzą, że mogła ich od tak zostawić. Kolejnego dnia rozpoczynają się przygotowania do pogrzebu. Ramon udaje się do zarządcy cmentarza, aby ustalić wszystkie szczegóły pochówku. Zwierza się z tego, że jego żona popełniła samobójstwo. Obaj idą do pomieszczenia, w którym ciało Dolores czeka na pochówek. Jest ono przykryte całunem. Ramon podchodzi do ciała i odsłania całun. Następnie chwyta głowę kobiety za włosy i unosi ją do góry. Prosi zarządcę cmentarza, aby ten na nią spojrzał. Jednak, no jak możemy się domyślić, zarządca jest całkowicie zszokowany tą sytuacją i prosi, aby Ramon natychmiast odłożył jej głowę. Przez wiele lat swojej pracy na cmentarzu zarządca spotykał się z różnymi, bardzo dziwnymi sytuacjami oraz z szokującym zachowaniem rodzin osób, które zmarły. Jednak ta sytuacja przeszła jego najśmielsze oczekiwania. Po pogrzebie Ramon, jego rodzina oraz rodzina jego zmarłej małżonki siadają razem przy stole, aby uzgodnić, jak ma wyglądać przyszłość Daniela i Carlosa. Są to dwa kilkuletnie dzieciaki. I wyobraźcie sobie, że obie rodziny zadecydowały, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli jeden z synów, Daniel, pozostanie pod opieką swoich dziadków, czyli rodziców Dolores, zaś drugi syn, Carlos, pozostanie pod opieką swojego ojca oraz jego rodziny. No, może najlepsze rozwiązanie, ale dla nich, bo na pewno nie dla tych dwóch chłopców, którzy właśnie stracili matkę, a teraz jeszcze pozostają rozdzieleni. W każdym razie mijają kolejne tygodnie, wszyscy starają się ułożyć sobie życie na nowo po stracie Dolores. Od wypadku mija zaledwie kilka miesięcy, a Ramon zaczyna przychodzić do Teresy i prosić ją o to, aby pozostali parą, aby rozpoczęli normalny związek. Teresa jest w trakcie rozwodu i za chwilę będzie wolną kobietą. Mimo to nie do końca podoba jej się ten pomysł. Ich wcześniejsza relacja wyglądała inaczej. Były to jednorazowe, niezobowiązujące spotkania. A wejście w prawdziwy związek, no jest to całkowicie co innego. Teresa ostatecznie odmawia Ramonowi. Mówi mu, że za chwilkę sama pozostanie z dwójką dzieci. On również ma dwóch synów. I po prostu nie wyobraża sobie takiego życia z czwórką dzieci. Ma wątpliwości, w jaki sposób mogliby podołać z ich wychowaniem, jak wyglądałyby ich wakacje, a w ogóle w jaki sposób mogliby się utrzymać, przecież oboje nie zarabiają jakiegoś majątku, a byłaby ich w sumie szóstka. Wydaje się, że Ramon w końcu godzi się z tą decyzją. Przenosimy się do 2 marca 1989 roku, czyli mija 9 miesięcy od samobójstwa Dolores. Tego dnia Ramon postanawia spędzić czas z Danielem, czyli z synem, który pozostaje pod opieką rodziców Dolores. Nie informuje teściów o swoich planach i jak gdyby nigdy nic odbiera chłopca ze szkoły. Zaplanował cały dzień. Chce z nim pojechać do oddalonego o 50 km miasteczka w górach wypożyczonym autem i zrobić piknik. Droga na miejsce nie jest łatwa, ponieważ kręte górskie drogi w marcu często są oblodzone. W pewnym momencie na jednej z takich krętych dróg
Ramon, gdy próbuje skręcić w lewo, nagle ciężarówka zajeżdża mu drogę. Mężczyzna, aby uniknąć czołowego zderzenia, odruchowo skręca w przeciwną stronę, w prawo. Jednak tam nie ma żadnej drogi, a jedynie głęboki na 20 metrów wąwóz. Tak więc samochód skręca i spada w dół. Gdy Ramon odzyskuje przytomność, znajduje się w zniszczonym aucie, które no już całkiem mocno się pali. Wydostaje się z tego samochodu i jest w całkowitym szoku. Gdy uświadamia sobie, że w środku przecież siedzi jego 6-letni syn Daniel, jest już za późno, ponieważ ogień całkowicie zajął już samochód i nie ma możliwości wejść do środka. Okazuje się, że sam wyszedł w ostatniej chwili. Ramon stara się wejść z powrotem na drogę, także wdrapuje się i wzywa pomoc. Gdy strażacy docierają na miejsce wypadku, obliczają, że temperatura we wnętrzu płonącego pojazdu przekroczyła 500 stopni Celsjusza. We wnętrzu auta odnajdują całkowicie zwęglone zwłoki Daniela. Ramon zostaje zabrany do szpitala na obserwację. Wkrótce do szpitala przybywają dziadkowie Daniela, którzy sprawowali nad nim opiekę. Dowiadują się, że życiu Ramona nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, a chwilę później ten opowiada im o tym strasznym wypadku. O ciężarówce, o tym, że musiał odbić w prawo, o tym, że następnie stracił przytomność i tak naprawdę nie pamięta momentu, gdy samochód zaczął spadać w dół. Gdy się ocknął po jakichś kilkunastu minutach, samochód płonął, ten wyczołgał się ostatkiem sił, a następnie próbował dostać się do Daniela, jednak no, pożar już był tak duży, że no, nie mógł się zbliżyć do tego samochodu. Mówi też o tym, jak wspinał się na górę gołymi rękami i wezwał pomoc. To wszystko brzmi całkowicie przerażająco, jednak dziadków chłopca przeraża coś innego. Ramon wyszedł z tego wypadku całkowicie bez żadnego uszczerbku. I nie chodzi tutaj o jakieś poważne urazy. On nie ma na sobie ani zadrapań, ani siniaków, nawet jego ubrania nie są w żaden sposób zniszczone. Nawet na dłoniach nie ma żadnych otarć, a przecież mówił, że wspinał się gołymi rękami, aby wyjść z wąwozu. Ta sytuacja przelewa czarę goryczy. Rodzina Dolores postanawia wynająć prywatnego detektywa i wprost mówią mu, co o tym wszystkim myślą, a mianowicie uważają, że zarówno za wypadkiem Dolores, jak i za wypadkiem Daniela stoi Ramon Lasso. Opowiadają detektywowi o wszystkim, co wzbudza ich niepokój. Przede wszystkim miał motyw, ponieważ na jaw wyszedł jego romans. Ojciec Dolores wspomina noc wypadku jego córki. Mówi o tym, że mimo, że tory kolejowe w tej okolicy ciągną się przez kilka kilometrów, Ramon zgadł, w które dokładnie miejsce mają jechać. Poruszają również temat tego, w jaki sposób Ramon potraktował ciało żony. Złapał ją przecież za włosy i uniósł jej odciętą głowę. Ale co w tym wszystkim najgorsze, Ramon w dniu wypadku, pogrzebu, czy też nawet później, był całkowicie spokojny. Zachowywał się tak, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Jeżeli chodzi o wypadek Daniela, dziadkowie chłopca mówią oczywiście o tym, że Ramon nie miał żadnego uszczerbku, ani zadrapania, ani siniaków, mimo że przed chwilą wyszedł z wypadku, w którym jego samochód spadł 20 metrów w dół, a następnie płonął, co wydaje się być jakimś kompletnym absurdem. Ponadto mężczyzna dwa dni po pogrzebie syna poszedł do firmy ubezpieczeniowej, aby ubiegać się o pieniądze za wypadek. Po usłyszeniu tego wszystkiego, detektyw oczywiście przyjmuje tą sprawę i rozpoczyna swoją pracę. Z czasem odkrywa kolejne informacje, które jednoznacznie wskazują na to, że coś tutaj nie gra. Przykładowo, odkrywa, że w dniu, w którym doszło do wypadku Dolores, przez cały dzień padał deszcz. Jednak buty odnalezionej na torach kobiety były całkowicie czyste, nie miały na sobie nawet najmniejszych śladów błota. Detektyw przygotowuje raport, a informacje, które zebrał, są wystarczające, aby Guardia Civil i policja wszczęła śledztwo w obu sprawach. Sąd po zapoznaniu się z tymi wszystkimi faktami decyduje, że należy przeprowadzić sekcję zwłok Dolores. I zatrzymajmy się tutaj na chwilę, ponieważ wydaje się to bardzo dziwne, że
Wcześniej sekcja zwłok nie została przeprowadzona. Zdaje się, że w Polsce każda nienaturalna śmierć automatycznie powoduje, że zostaje przeprowadzona sekcja zwłok. Jednak my mówimy o Hiszpanii w 1988 roku i nie mam pojęcia, jak funkcjonowało tutaj prawo w tym czasie. Jednak przeczytałam, że w wypadku Dolores policja nie stwierdziła żadnych przesłanek o wystąpieniu ewentualnego przestępstwa. Dlatego też o tym, czy będzie przeprowadzona sekcja, mógł zadecydować Ramon. A ten z kolei, tłumacząc, że przecież wszystko jest jasne, jego żona popełniła samobójstwo, oczywiście odmówił. Gdy koronerzy badają miejsce, w którym została przecięta szyja Dolores, odkrywają dwa fakty, które całkowicie zaprzeczają teorii o samobójstwie. Po pierwsze, koronerzy jednoznacznie stwierdzają, że w chwili śmierci kobieta leżała na wznak, z głową skierowaną ku niebu. A jest to bardzo dziwne dlatego, ponieważ do tej pory wszyscy badani samobójcy, którzy wybrali ten sposób na śmierć, zawsze tuż przed śmiercią spoglądają w stronę nadjeżdżającego pociągu. Koronerzy jeszcze nigdy nie spotkali się z tym, aby człowiek w takiej sytuacji spokojnie leżał i czekał na śmierć. Nigdy, aż do teraz. Drugi fakt związany jest z bardzo małą ilością krwi wokół rany, ale jak i na miejscu wypadku. Nie trzeba chyba być specjalistą, żeby dojść do wniosku, że takie nagłe przecięcie tętnic, które doprowadzają krew do naszego mózgu, doprowadziłoby do ogromnego krwotoku. Śledczy wysuwają swoją teorię na temat tego, co wydarzyło się tego dnia. Podejrzewają, że tego dnia doszło do kłótni między małżonkami, a ostatecznie Ramon udusił Dolores. Następnie martwą kobietę ułożył na torach. I jego celem było nie tylko upozorowanie jej samobójstwa, ale również zatarcie śladów nacisku po uduszeniu. Swoje zeznania składa również maszynista, który prowadził ten pociąg. Opowiada, że oczywiście dostrzegł kobietę leżącą na torach. Natychmiast włączył wszystkie hamulce, jednak wiedział, że odległość jest już zbyt mała i nie ma szans, aby wyhamować. Następnie włączył wszystkie możliwe sygnały dźwiękowe, a Dolores nawet nie drgnęła, co również jest bardzo dziwne. Wyobraźcie sobie, że pociąg, który jest bardzo blisko, nagle wydaje te wszystkie sygnały. Chyba nie ma istoty, która nie drgnęłaby chociażby na ten dźwięk. Śledztwo związane z wypadkiem, w którym zginął 6-letni Daniel, również przynosi nowe fakty. Ramon twierdził, że w chwili wypadku jechał z prędkością około 80 km na godzinę. A teraz wyobraźmy sobie taką krętą górską drogę, gdzie widoczność jest bardzo ograniczona, a zakręty bardzo ostre. Wydaje mi się, że nie jest możliwe, aby rozwinąć taką prędkość. I właśnie to pytanie zadali sobie policjanci. Zwłaszcza, że odnaleziony samochód na miejscu wypadku miał wrzucony pierwszy bieg. Przeprowadzono oczywiście odpowiednie testy. Był to model Seata 850 i okazało się, że na pierwszym biegu może się on rozpędzić maksymalnie do 50 km na godzinę. Tak więc nawet przy takiej prędkości mężczyzna mógł odbić w prawo i wyhamować auto na poboczu. Nie powinien był z takim impetem wpaść do wąwozu. Kolejna rzecz, która budzi wątpliwości, dotyczy tego, że korki zarówno od zbiornika oleju, jak i paliwa znajdowały się kilka metrów od spalonego auta. Według specjalistów jest to technicznie niemożliwe, aby w wyniku uderzenia oba korki wypadły na aż tak dużą odległość. Podczas ponownego badania miejsca, w którym samochód zjechał do wąwozu, śledczy odnajdują wyraźne ślady ognia, takie jak osmolenie czy też szczątki spalonych roślin. Jak więc jest to możliwe, że samochód płonął już na drodze, zanim wypadł z niej i spadł w dół? Śledczy widzą tylko jedno wytłumaczenie, a mianowicie umyślne podpalenie oraz zepchnięcie auta. Wspomniałam już o tym, że dwa dni po pogrzebie Daniela jego ojciec Ramon udał się do firmy ubezpieczeniowej, aby ubiegać się o pieniądze z racji tego wypadku.
Policja dowiaduje się, że firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie w wysokości 3,5 miliona peset, czyli jest to około 21 tysięcy euro. W przeliczeniu na złotówki po obecnym kursie jest to ponad 95 tysięcy złotych. No jednak należy tutaj pamiętać, że mówimy o roku 1988 i wartość tych pieniędzy była inna. Policja przygląda się tej sprawie, ponieważ Ramon nie posiadał żadnej polisy na życie syna i wkrótce odkrywają, w jaki sposób mężczyzna mógł ubiegać się o te pieniądze. Wydaje się, że Ramon znał się na ubezpieczeniach, ponieważ od wielu lat pracował w zakładzie pogrzebowym i od rodzin, które korzystały z usług tego zakładu, słyszał różne historie. Śledczy doszli do wniosku, że samochód, który należał do Ramona, posiadał ubezpieczenie OC. Zaś w dniu wypadku Ramon wypożyczył auto z wypożyczalni specjalnie na tą wycieczkę z synem, a taki samochód z wypożyczalni ma z kolei pełne ubezpieczenie auto kasko. I właśnie dzięki temu mężczyzna mógł domagać się pieniędzy od ubezpieczyciela. Wygląda również na to, że Ramon miał plan na to, jak wykorzysta te pieniądze, ponieważ niedługo później otwiera wypożyczalnię wideo w sąsiednim miasteczku. Wszystkie zebrane dowody przeciwko niemu pozwalają na jego aresztowanie i przesłuchanie. Policja zwraca uwagę na to, w jaki sposób opowiada o śmierci żony oraz 6-letniego synka. Ramon nie okazuje żadnych emocji, ani smutku, ani złości, kompletnie niczego. Mówi o tym wszystkim tak, jakby opowiadał o meczu piłki nożnej. Nie mam zbyt wielu szczegółowych informacji na temat przesłuchań Ramona, a szkoda. Wiem, że ostatecznie przyznał się do upozorowania wypadku, w którym zginął jego 6-letni syn, ale nigdy nie przyznał się do upozorowania samobójstwa żony. Moja opinia jest taka, że Ramon po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami doszedł do wniosku, że w sprawie wypadku jego żony, no tych dowodów takich jednoznacznych nie ma zbyt wiele. Jest tam więcej przypuszczeń oraz podejrzeń. Jeżeli zaś chodzi o wypadek jego syna, no dowody są jednoznaczne. Widać, że ktoś tutaj manipulował i wiedział, że no raczej bardziej opłaca mu się przyznać, niż iść w zaparte. Mężczyzna zostaje przebadany przez psychologów, którzy stwierdzają, że posiada on osobowość psychopatyczną. W ich raporcie można przeczytać, że Ramon wierzy, że jest ponad resztą ludzi i używa ich jak rzeczy, aby osiągnąć swoje cele. Posiada też inne cechy typowe dla psychopaty, takie jak brak empatii i emocji, głęboki egocentryzm oraz narcyzm. Oczywiście nie jest to choroba psychiczna i psychopata odróżnia dobro od zła i jest w pełni świadomy tego, co robi. Wyrok zostaje ogłoszony w grudniu 1993 roku, czyli 5 lat od śmierci Dolores i 4 lata od śmierci jego syna Daniela. Sąd skazuje Ramona Lasso na 57 lat więzienia za 2 zabójstwa. Motywem zabójstwa Dolores była chęć rozpoczęcia życia z inną kobietą, ale również widoczny jest tutaj cel ekonomiczny. Według Ramona rozwód nie wchodził tutaj w grę, ponieważ sąd z pewnością orzekłby jego winę i straciłby wtedy swój dom oraz pieniądze. Musiałby również płacić alimenty. Według sądu jego syn Daniel stał się kolejną przeszkodą. Teresa mówiła mu przecież, że sama ma 2 dzieci i nie wyobraża sobie, jak mogliby poradzić sobie z tak dużą gromadką. I tutaj tak od siebie dodam, że aż strach pomyśleć o tym, jakie plany miał wobec swojego drugiego syna, Carlosa. Ramon Lasso swoją karę odbywa jako wzorcowy więzień. Nie stwarza żadnych problemów, jest lubiany nie tylko przez współosadzonych, ale również przez strażników. Pracuje w kuchni oraz wszędzie tam, gdzie tylko jest potrzeba. Przed reformą kodeksu karnego w 1995 roku istniała możliwość redukcji każdego wyroku. Polegało to na tym, że każdy przepracowany dzień w więzieniu skracał wyrok, co pozwalało wielu skazanym za nawet bardzo poważne przestępstwa na skandaliczne skrócenie pobytu w więzieniu. I tak też stało się w przypadku Ramona Lasso.
Mężczyzna opuszcza więzienie w ramach zwolnienia warunkowego i teraz trzymajcie się mocno. Po 9 z 57 zasądzonych lat kary. Po wyjściu przenosi się do El Spadiaresos. Jest to mała miejscowość oddalona o 10 km na północ od Tarragony, czyli pozostajemy w regionie Katalonia. Ramon rozpoczyna tam nowe życie i z pomocą jakiegoś programu dla więźniów, którzy wychodzą na wolność, dostaje pracę w pogotowiu ratunkowym. W tym momencie Ramon jest grubo po 40 i na nowo stara się ułożyć sobie życie. Mijają kolejne miesiące, a w którymś momencie poznaje Julię, w której się zakochuje. Ich związek kwitnie i w końcu para bierze ślub. Ich małżeństwo jest bardzo szczęśliwe. Oboje pracują. Julia jest dozorczynią w pobliskim budynku, a Ramon niedługo po ich ślubie kupuje własny bar i na co dzień pracuje w tym barze. Wydaje się być bardzo szczęśliwy. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest on osobą bardzo charyzmatyczną, wygadaną, jest takim wesołkiem, także idealnie odnajduje się w tej pracy. W miejscowości El Spadiaresos Ramon ma opinię takiego sympatycznego, fajnego człowieka. Rodzina Julii również darzy go ogromną sympatią. Cenią sobie jego pomoc, jego towarzystwo. Tak się składa, że 100 metrów od domu Julii mieszka jej rodzona siostra o imieniu Mercedes wraz ze swoim mężem o imieniu Maurici. Są sąsiadami, obie pary bardzo się lubią i często spędzają ze sobą czas. Przenosimy się teraz do roku 2009. Ramon ma 54 lata i wydawałoby się, że jego małżeństwo i życie układa się normalnie. Okazuje się jednak, że ani jego żona Julia, ani mąż Mercedes o imieniu Maurici nie zdają sobie sprawy z tego, że Ramon i Mercedes mają ze sobą romans. Mercedes w późniejszym czasie zezna, że w sumie przez 7 lat dochodzi do 5 zbliżeń między nimi. Z początku są to tylko skoki w bok, jednak z czasem Ramon rozmawia z Mercedes o tym, że chciałby czegoś więcej, chciałby stworzyć z nią normalny związek. Coraz częściej wspomina o swoich pragnieniach, jednak Mercedes, mimo tych kilku zbliżeń, cały czas powtarza mu, że przecież jest mężem jej własnej siostry i nie mogłaby tego zrobić. Ten jednak nie ustępuje. Często proponuje, żeby razem uciekli, żeby wszystko rzucili i odeszli od swoich małżonków. Rozpoczęli nowe życie. Za każdym razem jednak Mercedes brakuje odwagi. 27 marca 2009 roku jest piątek. Maurici jak zwykle zawozi swoją żonę Mercedes do pracy do szpitala i informuje ją, że tego dnia zamierza pomóc Ramonowi w ogródku, ale oczywiście odbierze ją z pracy o godzinie 15. Sam Maurici nie pracuje i to już od 5 lat. Jest to spowodowane tym, że zmaga się z bardzo ciężką depresją, jednak nie jest to jego jedyny problem ze zdrowiem. Oprócz depresji ma również cukrzycę, przez co musi być pod stałą kontrolą lekarzy i również musi zażywać regularnie leki. Mercedes jak zwykle kończy swoją pracę o godzinie 15 i wychodzi przed szpital, wypatrując swojego męża. Ten jednak spóźnia się. Kobieta co prawda troszkę się martwi, jednak minęło dopiero kilkanaście minut. Gdy wybija godzina 15:30, Mercedes dostrzega Ramona. Mężczyzna podjeżdża do niej i informuje ją, że Maurici uciekł z jego żoną Julią i że już nigdy go nie zobaczy. Ta informacja prawie zwala ją z nóg, także kobieta wsiada do samochodu, no po prostu nie może uwierzyć w tą historię. Zaczyna wypytywać Ramona, co się stało, co wie. Dostrzega, że Ramon jest bardzo zdenerwowany, jego twarz jest bardzo czerwona, wygląda jakby przebiegł maraton. Oprócz tego Ramon jest spocony i ma zadrapanie na nosie, które no, wygląda dość niebezpiecznie. Najbardziej dziwi ją to, że mężczyzna nie ma na sobie swoich okularów. Tak więc Mercedes dopytuje go o szczegóły. Jednak Ramon przez dłuższą chwilę nic nie mówi, próbując się uspokoić. Widać, że ta sytuacja całkowicie wyprowadziła go z równowagi. Chwyta za butelkę i pije dużo wody. Gdy w końcu uspokaja się, mówi, że Maurici i Julia już od dawna wiedzieli o ich romansie.
kilka godzin temu wyznali mu, że znają prawdę i odchodzą razem, po czym odjechali samochodem. Dla Mercedes ta historia jest bardzo nieprawdopodobna. Jeszcze kilka godzin temu, gdy mąż odwoził ją do pracy, zachowywał się jak zwykle. Ostatnie dni również upłynęły na codziennej rutynie i kobieta nie dostrzegła kompletnie nic dziwnego w zachowaniu swojego męża. Gdy tylko Mercedes wraca do domu, zaczyna sprawdzać, co Maurici zabrał ze sobą. Kobieta w pierwszej kolejności zagląda do szuflady, w której trzymają wszystkie leki i po chwili orientuje się, że wszystko jest na swoim miejscu. Rozgląda się po całym domu i stwierdza, że nic kompletnie nie zniknęło. Ani ubrania, ani walizki, ani rzeczy osobiste, czy też dokumenty. Z tego wszystkiego najbardziej martwi ją to, że Maurici nie ma ze sobą swoich leków na cukrzycę, które musi przecież zażywać codziennie. Kobieta ma całkowity mętlik w głowie i nie wie, co tak naprawdę myśleć o całej tej sytuacji. Kontaktuje się z Ramonem, w końcu znają się już tyle lat, przyjaźnią, kobieta ufa mu i prosi go, aby razem udali się na posterunek, aby zgłosić zaginięcie swoich małżonków. Ramon jest niechętny, w końcu Julia i Maurici powiedzieli mu w twarz, że odchodzą i widział nawet, jak odjeżdżają. Mercedes jednak nie daje za wygraną i w końcu kolejnego dnia razem udają się na posterunek. Opowiadają policjantom o wydarzeniach z poprzedniego dnia. Mercedes mówi, że nie może w to uwierzyć. Nawet jeżeli jej mąż dowiedział się o romansie, dlaczego nie wziął swoich leków, swoich rzeczy, swoich ubrań oraz dokumentów? Ramon z kolei przedstawia całkowicie inną wersję. Mówi, że poprzedniego dnia o godzinie 13 przyjechał w okolice budynku, w którym Julia pracowała, była przecież dozorczynią. Na miejscu jednak zastał już Mauriciego wraz ze swoją żoną, którzy siedzieli razem w samochodzie. Gdy zapytał, co oni tu robią, powiedzieli mu wprost, że wiedzą o ich romansie, dlatego odchodzą od nich i po prostu odjechali. Ostatecznie zawiadomienie o zaginięciu nie zostaje zgłoszone, ponieważ wszystko wygląda na to, że ta dwójka sama postanowiła odejść. Policjanci proponują, aby odczekać 48 godzin. Może w tym czasie coś się wyklaruje, a Julia i Maurici odezwą się do swoich małżonków, czy też może kogoś z rodziny lub przyjaciół. Mimo że jest to na pewno bardzo bolesne, mamy tutaj jednak do czynienia z dwójką dorosłych ludzi, którzy mieli prawo odejść, tak naprawdę nawet bez słowa. Dwa dni od zniknięcia, Mercedes wracając do domu spotyka na drodze swojego sąsiada. Zna się z nim już od dłuższego czasu. Mężczyzna pracuje jako strażnik w więzieniu w Tarragonie. Po chwili rozmowy Mercedes zwierza się mu z tego, co się wydarzyło. Opowiada również o swoich wątpliwościach. Mężczyzna słucha ją uważnie i w pewnym momencie pyta, czy ona w ogóle wie, kim jest Ramon i czy wie o tym, że on przesiedział kilka lat w więzieniu. Mercedes odpowiada, że owszem, Ramon nigdy nie krył swojej przeszłości. Cała rodzina wie o tym, że Ramon popełnił kilka drobnych przestępstw w młodości, aż w końcu sprawiedliwość go dopadła i przyszło mu odpokutować swoje winy w więzieniu. W tym momencie strażnik uświadamia ją, że wcale nie chodziło o żadne drobne przestępstwa, ale o zabójstwo 25-letniej żony i 6-letniego syna. Mercedes odpowiada na to, że Ramon mówił im, że stracił syna i żonę w wypadku jakieś 20 lat wcześniej. Słowa sąsiada mrożą krew w żyłach Mercedes. W tym momencie kobieta uświadamia sobie, że już nigdy nie zobaczy swojego męża ani swojej siostry. Kobieta wraz z sąsiadem udają się na posterunek, aby zgłosić zaginięcie. Gdy policjanci dowiadują się, że chodzi o mężczyznę, który kiedyś upozorował dwa oddzielne wypadki, aby pozbyć się żony i 6-letniego syna, natychmiast rozpoczynają dochodzenie w tej sprawie. Bardzo szybko samochód należący do Mauriciego zostaje odnaleziony tuż przy stacji pociągów w Tarragonie. Samochód został źle zaparkowany, a drzwi do niego są otwarte. W środku znajdują się dwie karty bankomatowe, jedna należąca do Julii, a druga do Mauriciego. Po przepytaniu pracowników stacji, jeden z nich przyznaje, że widział, jak dwie osoby wysiadały z tego samochodu, a następnie skierowały się w stronę stacji.
To potwierdza słowa Ramona i wygląda na to, że ta dwójka dobrowolnie opuściła swoje rodziny i w związku z tym sprawa dla policji nie jest już sprawą priorytetową. Oczywiście śledztwo dalej będzie prowadzone, jednak ta sprawa nie będzie miała pierwszeństwa. 2 miesiące od zniknięcia do lokalnej gazety kilkakrotnie dzwoni mężczyzna, który podaje się za Mauriciego. Za każdym razem mówi, że wszystko z nim i Julią jest w porządku, odeszli sami i nie życzą sobie, aby ich szukano. Kolejny taki telefon zostaje wykonany do matki Ramona. Kobieta przez chwilę rozmawia z Mauricim i dowiaduje się, że oboje są szczęśliwi, mieszkają w Walencji i nie życzą sobie, aby ich szukano. Policja oczywiście wie o tych wszystkich telefonach i wydaje im się to bardzo podejrzane. Dlaczego Mauricio dzwoni do lokalnej gazety? Dlaczego dzwoni do matki Ramona, a nie kontaktuje się ze swoimi przyjaciółmi, bliskimi? Dlaczego nie dzwoni bezpośrednio do Mercedes albo Ramona? To wydaje się bardzo dziwne. Przez cały ten czas Mercedes bada przeszłość Ramona i w końcu udaje jej się dotrzeć do detektywa, który 20 lat wcześniej pracował nad wyjaśnieniem poprzednich zbrodni przypisywanych Ramonowi. Detektyw decyduje się pomóc kobiecie, a po zapoznaniu się z jej obawami od razu kontaktuje się z policją. Od tej pory detektyw współpracuje z wyspecjalizowaną jednostką do spraw osób zaginionych. Już na pierwszy rzut oka widać bardzo duże podobieństwo tego, co dzieje się w tej chwili, do tego, co wydarzyło się 20 lat wcześniej. Ramon nawiązał romans i nie chce dłużej się ukrywać. Chce się związać z nową kobietą, a przeszkodą w jego planach, tak jak wcześniej była jego żona i dziecko, tym razem przeszkodą jest jego żona oraz mąż jego nowej wybranki. Trudność tej sprawy polega na tym, że mimo że wszyscy podejrzewają, że doszło do morderstwa, nie odnaleziono ciał. Jak więc udowodnić, że Julia i Mauricio nie żyją? Jedyną osobą, która utrzymuje, że było to dobrowolne odejście, jest Ramon. Jednak wiele czynników zaprzecza tej teorii. Przede wszystkim nie zniknęły żadne rzeczy należące do Julii i Mauriciego. Ich ubrania, walizki, dokumenty pozostały w ich domach. Oprócz tego Mauricio nie pracował od 5 lat, a Julia pracowała jako dozorczyni i nie należy do osób bogatych. Jak więc mogliby pozwolić sobie na rozpoczęcie nowego życia, na wynajem mieszkania i zakup wszystkich niezbędnych do życia rzeczy, nie mając tak naprawdę pieniędzy? Pamiętajmy również, że Mauricio nie zabrał ze sobą nawet leków na cukrzycę, bez których nie może funkcjonować. W Hiszpanii, gdy otrzymuje się receptę na jakikolwiek lek, jest ona przypisywana do indywidualnego numeru ubezpieczenia społecznego. Wykupując lek w aptece, należy najpierw okazać kartę z tym numerem i dzięki takiemu systemowi można sprawdzić, kto i kiedy kupował leki na swoje nazwisko. Policja oczywiście sprawdza ten trop i szybko okazuje się, że Mauricio od dnia swojego zniknięcia nie wykupił żadnych leków. W toku śledztwa okazuje się, że od dnia zniknięcia tej dwójki z ich kont bankowych nie został wypłacony nawet 1 cent. A z ich telefonów komórkowych nie wyszło żadne połączenie. Przypomnę teraz, co Ramon zeznał w tej sprawie. Mężczyzna twierdzi, że w dniu zniknięcia przyjechał po żonę do pracy. Na miejscu jednak spotkał już Mauriciego ze swoją żoną w jednym samochodzie, którzy bez owijania w bawełnę powiedzieli mu, że wiedzą o romansie i odchodzą. Policja dociera do świadka, który pracował z Julią i bardzo dobrze się z nią znał. Świadek dobrze pamięta dzień, w którym Julia pojawiła się w pracy po raz ostatni. Oboje tego dnia skończyli pracę o 13:00 i świadek widział, jak Julia wsiadła do samochodu swojego męża, po czym odjechali. Kolejne bardzo ważne zeznania dla policji składa osoba, która odebrała wszystkie połączenia od mężczyzny, który podawał się za Mauriciego i dzwonił do lokalnej gazety, aby prosić, aby jego i Julii nie szukano. Ten świadek zapewnia, że mężczyzna, który dzwonił, miał silny akcent andaluzyjski. Tak się składa, że Ramon pochodzi z Andaluzji, a Mauricio, który to rzekomo dzwonił, pochodzi z Katalonii i jego akcent jest całkowicie inny, żaden Hiszpan nie mógłby ich pomylić.
Tak się składa, że wszystkie te połączenia zostały wykonane z jednego telefonu komórkowego. Policja postanawia więc sprawdzić, gdzie logowała się ta komórka w momencie wykonywania tych połączeń i szybko okazuje się, że połączenia wyszły z różnych miejsc na obszarze Tarragony, a przecież Maurici miał być z Julią w oddalonej o 300 km Walencji. Następnym krokiem jest porównanie tego, gdzie znajdowała się komórka należąca do Ramona w czasie, gdy wykonywano te połączenia. Okazuje się, że jego komórka logowała się do sieci dokładnie w tych samych miejscach, co telefon, z którego miał dzwonić Maurici zarówno do lokalnej gazety, jak i do matki Ramona. Za każdym razem oba telefony logowały się do dokładnie tych samych nadajników. Śledczy pracują nad tą sprawą, zbierają dowody przeciwko Ramonowi. Tymczasem niecały rok po zniknięciu żony, w 2010 roku, Ramon jest już w związku z inną kobietą. Mieszkają razem w domu, w którym Ramon mieszkał z Julią i żyją tak, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Ponieważ w dalszym ciągu nie odnaleziono ciał, policja potrzebuje bardzo mocnych dowodów, aby oskarżyć Ramona. Jednak ich czas powoli się kończy. Chodzi o to, że telefon Ramona jest podsłuchiwany. Problem polega na tym, że nowa kobieta pochodzi z Paragwaju, a z podsłuchanych rozmów wynika, że para planuje się tam przeprowadzić. Poczynili już nawet bardzo ważne kroki w realizacji tego planu. Ramon próbuje sprzedać swój bar, a w jednej z agencji nieruchomości pojawia się nawet ogłoszenie z ofertą sprzedaży jego domu. To jednak nie wszystko. Niedługo potem mężczyzna zaczyna wysyłać swoje rzeczy i meble do Paragwaju, co oznacza, że lada chwila wyjedzie. Dlatego też nie ma już czasu na ciche zbieranie dowodów. Sąd wyraża zgodę na aresztowanie Ramona Lasso, do którego dochodzi 30 marca 2011 roku, czyli 2 lata od zniknięcia Julii i Mauriciego. Gdy Ramon jest już w areszcie, jego dom zostaje przeszukany. Największą niespodzianką jest odnalezienie telefonu i karty SIM, z których wykonywane były połączenia, rzekomo przez Mauriciego. Te przedmioty znajdują się w sypialni Ramona. Jest to jeden z najważniejszych dowodów przeciwko niemu. Śledczy postanawiają zbadać wszystkie narzędzia znajdujące się w jego warsztacie, w nadziei na to, że odnajdą ślady krwi na którymś z nich. Na 2 narzędziach, na łopacie i na kilofie, faktycznie zostają odkryte ślady biologiczne, które prawdopodobnie są krwią. Zła wiadomość jest taka, że po upływie 2 lat nie udaje się z nich wydobyć profili DNA. Przy pomocy georadaru badany jest teren, na którym znajduje się dom Ramona oraz sad należący do niego, znajdujący się w tej samej miejscowości. Mimo że sad ma dość sporą powierzchnię, ponieważ jest to aż 6000 m2, śledczy nie poddają się. Sama zastanawiałam się, jak dokładnie działa georadar, ponieważ często słyszy się, że jest on używany przy poszukiwaniu ciał. Upraszczając, georadar mierzy gęstość ziemi. Jeżeli więc w którymś miejscu ziemia została usunięta, obruszona lub coś zostało do niej włożone, georadar to wykrywa. Przez długi czas prowadzone są wykopaliska w obu miejscach, a w poszukiwaniach pomagają również psy wyszkolone w poszukiwaniu zwłok. Oprócz poszukiwań ciał, zbierane są kolejne dowody, a proces przeciwko Ramonowi rozpoczyna się ostatecznie 29 września 2014 roku, czyli 4,5 roku od zniknięcia Julii i Mauriciego. Przez cały ten czas Ramon upiera się, że Julia i Maurici dobrowolnie uciekli razem i nie ma on z tym nic wspólnego. Niestety nie mam zbyt wielu informacji na temat tego, jak przebiegały te przesłuchania oraz jak przebiegał sam proces. A szkoda, ponieważ dla mnie takie informacje są zawsze bardzo interesujące. Udało mi się znaleźć jednak jedną ciekawostkę. Oglądałam program na temat tej sprawy. Jest to program kryminalny o nazwie Victimas del Misterio. I w tym programie jeden z policjantów, który prowadził przesłuchania, wspomina jedną sytuację. Prowadził on jedno z przesłuchań Ramona i było to dość wyczerpujące i długie przesłuchanie.
Policjant przybrał taką taktykę, żeby wyprowadzić Ramona z równowagi. Polegało to na tym, że zadawał mu mnóstwo pytań, po czym nie dawał mu dojść do słowa. I faktycznie udało się. Ramon w pewnym momencie był bardzo zdenerwowany. Próbując coś powiedzieć, wymachiwał rękami i w pewnym momencie strącił wszystkie dokumenty, które leżały wokół niego. Schylił się i zaczął je zbierać z podłogi. I w którymś momencie Ramon przez zaciśnięte zęby wyszeptał do policjanta: "Nigdy nie znajdziesz ciał". Tą informację znalazłam akurat tylko w jednym źródle, właśnie w tym programie. Jednak policjant, który opowiada o przesłuchaniu, pokazuje swoją twarz, także wydaje mi się, że jest to informacja wiarygodna. Nie wiem jednak, czy ta wypowiedź "nie znajdziesz ciał" została zaprotokołowana. Czy powiedział te słowa w czasie oficjalnego przesłuchania, czy też może tuż po. 14 października zapada werdykt. Ława przysięgłych składa się z 13 osób, z czego 7 członków uważa, że Ramon Lasso jest winny zabicia Julii i Mauriciego. 10 dni później sąd ogłasza wyrok. Jest to sprawa przełomowa, ponieważ po raz pierwszy w historii Hiszpanii dochodzi do skazania za zabójstwo nie tylko bez odnalezienia ciał, ale również bez przyznania się do winy i bez żadnych bezpośrednich dowodów. Ramon Lasso zostaje skazany na 30 lat więzienia i jest to maksymalna przewidziana kara w przypadku, gdy nie odnaleziono ciał. Chodzi o to, że bez ciał nie można określić, jak doszło do śmierci. Wyrok został ogłoszony w 2014 roku, a Ramon urodził się w 1955. To oznacza, że w chwili ogłoszenia wyroku ma on już 59 lat. Także perspektywa spędzenia 30 lat w więzieniu wydaje się być dla niego tak naprawdę karą dożywocia. Sąd podkreśla, że mimo, że nie znaleziono ciał, nie ma żadnych bezpośrednich dowodów wskazujących na winę Ramona, nie ma również przyznania się do winy, miejsca zbrodni, ani żadnych śladów biologicznych potwierdzających zabójstwo, istnieje wiele niepodważalnych faktów prowadzących do logicznego wniosku o tym, że Ramon Lasso stoi za zabójstwem Julii i Mauriciego. Poszukiwania ciał trwały bardzo długo i przeszukany został nie tylko sad oraz teren, na którym znajduje się dom Ramona, ale również okolice. Nic nie znaleziono i nie ma też żadnych wskazówek, gdzie można by szukać. Dlatego też w obecnej chwili ciała Julii i Mauriciego nie są już poszukiwane, chyba że pojawią się jakieś nowe wskazówki. Istnieją dwie teorie na temat tego, co Ramon mógł zrobić z ciałami. Pierwsza z nich mówi o tym, że Ramon najprawdopodobniej przygotował wcześniej groby dla Julii i Mauriciego gdzieś w górach albo w jednym z okolicznych lasów. Jeżeli spojrzymy sobie na miejscowość El Spadaresos na mapach Google, faktycznie widać, że tych terenów jest dość sporo. Druga teoria związana jest z tym, że podczas przeszukiwania mieszkania Ramona odnaleziono u niego klucze do bramy cmentarza w Amposcie, gdzie kiedyś pracował w czasach, gdy był jeszcze ze swoją pierwszą żoną. Podejrzewa się, że Ramon właśnie tam ukrył ciała, w jednym z grobowców. Ja również skłaniam się ku tej teorii, ponieważ Ramon wydaje mi się osobą bardzo sprytną. Ponadto jestem przekonana, że on planował to zabójstwo. Mógł również dowiadywać się, jakie metody zazwyczaj są stosowane w poszukiwaniu ciał. I ani georadar, ani psy, które są wyspecjalizowane w poszukiwaniu zwłok, nie poradziłyby sobie w odnalezieniu ciała Julii i Mauriciego na cmentarzu. Z drugiej jednak strony tak sobie myślę, skoro Ramon odebrał Julię o godzinie 13, a o 15:30 przyjechał już po Mercedes, to oznacza, że Ramon miał tylko 2,5 godziny na zabicie żony oraz na ukrycie jej zwłok. Z Mauriciem spotkał się rano, także w tym przypadku miał o wiele więcej czasu. Jeżeli jednak chodzi o Julię, 2,5 godziny, no coś tutaj nie gra, ponieważ Amposta mieści się 74,5 km dalej, w jedną stronę jedzie się 52 minuty, no ale też nie wyobrażam sobie, żeby Ramon jechał tam w biały dzień. Według mnie, ale to tylko moja teoria, Ramon zabił Julię i Mauriciego, a następnie ukrył ich ciała gdzieś w okolicy.
i dopiero w nocy lub w kolejnych dniach przeniósł ich ciała do miejsca, które wcześniej sobie wybrał. Mogło to być gdzieś w górach, może w okolicznym lesie, a może faktycznie był to cmentarz w Amboście. Dążę do tego, że jeżeli mam rację i jeżeli dzień po zniknięciu tej pary policja sprawdziłaby, kim jest Ramon, na pewno nabrałaby podejrzeń. Jeżeli Mercedes przyszłaby sama na posterunek i powiedziałaby o swoich obawach, o tym, jak Ramon wyglądał, że nie miał okularów, był spocony, a także miał zadrapanie na nosie, policja mogłaby zdobyć nakaz przeszukania jego domu i może faktycznie wtedy natrafiliby na jakieś ślady krwi, a może nawet na ciała Julii i Mauriciego. Łatwo jest jednak snuć teorię, gdy jest już po wszystkim. Ramon Lasso odsiaduje swój wyrok w Barcelonie, a w obecnym 2021 roku Ramon może zacząć korzystać z tymczasowych przepustek i spędzać czas poza więzieniem. Dziś Ramon ma 66 lat. To koniec odcinka 19. Na koniec jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się na wsparcie tego kanału na Patronite oraz również ponownie proszę o zasubskrybowanie tego kanału. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.